imię Trójjedynego Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Witam Was bardzo serdecznie z parafii w Skoczowie, a dokładnie z Biblioteki dla Każdego, działającej przy skoczowskiej parafii. A chcę Was witać dzisiaj Słowem Bożym, które pochodzi z księgi proroka Jeremiasza z 31 rozdziału z 10 wiersza oraz słowami z Ewangelii w przekazie Ewangelisty Jana z rozdziału 17 z wierszy 20 i 21. U proroka Jeremiasza znajdujemy takie słowa. Ten, który rozproszył Izraela, zgromadzi go i strzec go będzie jak pasterz swojej trzody. Zaś u Ewangelisty Jana mamy zapisane. Jezus modlił się, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie, aby wszyscy byli jedno. Drodzy użytkownicy internetu, przeczytane fragmenty Słowa Bożego z księgi proroka Jeremiasza, jak również z Ewangelii według świętego Jana, dotykają tematu jedności. Miniony tydzień był dla nas tak zwanym Wielkim Tygodniem, kiedy temat jedności powinien szczególnie w Kościele dochodzić mocno do głosu. W Niedzielę Palmową naszymi oczami wyobraźni, za słowami Pisma Świętego, przenosiliśmy się do Jerozolimy, gdzie tłum ludzi witał Chrystusa wjeżdżającego na osiołku do stolicy Izraela. Hosanna synowi Dawidowemu, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Chcieliśmy być zjednoczeni w tym okrzyku, na cześć, na chwałę naszego Pana. Później przyszło nam przeżywać Wielki Czwartek, gdzie Chrystus wskazuje nam wyraźnie, na czym polega jedność. Po pierwsze, umywając stopy swoim uczniom, ukazując, że jedność buduje się przez wzajemną troskę o siebie, często przez to, że wzajemnie sobie usługujemy. Wielki Czwartek to też, a może powinienem powiedzieć przede wszystkim, ostatnia wieczerza, do której Chrystus zasiada z dwunastką swoich uczniów. To tam w czasie tej wieczerzy zostaje ustanowiony przez Chrystusa sakrament jedności, sakrament ołtarza. Jedności pomiędzy nami, jedności z Chrystusem. To, że powinniśmy odkrywać jedność między nami, przypomniał nam też Wielki Piątek, kiedy razem spoglądaliśmy na krzyż Chrystusa, dostrzegając tego, który umiera za grzechy. Nie swoje, bo ich nie popełnił, ale za grzechy każdego z nas. To On odkrywa przed nami, że nie ma pośród nas lepszych czy też gorszych, że wszyscy tak samo potrzebujemy Bożej łaski, tak samo potrzebujemy Chrystusa dla naszego zbawienia. Nie stanowimy zatem dla siebie konkurencji, bo moc krzyża wystarczająca jest dla każdego grzesznika, dla każdego, który uwierzy, że Chrystus jest jego Zbawicielem. Jedynie budując na tym, co łączy, możemy stawać się jednością. A bez wątpienia tym, który nas jednoczy, jest Chrystus Pan, bo On zmarł za każdego z nas, pozwalając nam w sobie nawzajem widzieć braci i siostry, gdyż nikt z nas nie jest sprawiedliwy, ale wszyscy znajdujemy dla siebie ratunek w Jego, w Chrystusa sprawiedliwości. Amen. Pozostańcie z Bogiem,
Serdecznie pozdrawiam z Biblioteki dla Każdego w Skoczowie.